Siema, dzień dobry, dobry wieczór. Zacznijmy od tego pana. Crypto is going to define the future. I want to be mined, minted and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. Donald, jesteś zabawny, jesteś zajebisty. Dlatego Bitcoin ma być tworzony w Stanach. Ma być made in United States i jak tak będzie, to Bitcoin poleci na księżyc. Bitcoin to the moon. Czy czekajcie, przed chwilą mieliśmy tutaj zjazd taki kurde, chciałem wam pokazać zjazd. Chciałem wam pokazać na żywo, jak zjeżdżamy. Czekajcie, bo widzicie, jest po prawej tutaj czerwono. 48 godzin mnie nie było. A złota kropka na godzinowym wykresie, o której ostatnio mówiłem, która miała zapowiadać wzrosty, okazała się, że się zesrała. Jak kolega przewidział z grupy Przyjazny Inwestor, wbijajcie, tam fachowcy przewidzą, czy analiza moja jest skuteczna, czy nie. I przewidział kolega, że była nieskuteczna. Przykro mi. Powiem wam, jak się dzisiaj zobaczyłem na mój portfel, ten taki trade jakieś małe rozgrywam, to tam 1500, nawet 1800, teraz już trochę mniej, na minusie, ale no dobra, dolarów. Ale tu tak pięknie schodziliśmy. Przed chwilą na grupie Przyjazny Inwestor pytałem Wojtka, który nam fajne wykresiki rysuje, czy schodzimy na 66 koła, bo ja obstawiam, że możemy zamknąć tą właśnie CME Gap, prawda, która była jeszcze z tydzień temu, która się pojawiła i w zeszły poniedziałek miało być zamknięte. 66 koła poszło do góry, możemy tu zejść i możemy to zamknąć. Tak samo mogłoby to się tak fajnie zgrać z tym 0786 poziomem, jak robimy taki Fibonacci Retracement, tak? Takie mamy narzędzie tutaj, Fibonacci. Wam pokażę, poczekajcie. Wiecie, i od razu z góry mówię. Ja się z tego, to co ja wam teraz pokazuję, ja troszkę sobie z tego żartuję, prawda? No bo jak można, wiesz, przewidzieć, tu otwieramy tak i idziemy do ruchu wzrostowego. Na przykład, patrz, wyobraź sobie, w ogóle jak to działa to narzędzie, ten Fibonacci Retracement. Patrzysz sobie na przykład jakiś najniższy punkt, dobra, z tego zaczniemy. Jest jakiś ruch cenowy, prawda? Tak, idzie. Powiedzmy, tutaj był taki dołek, tak, tutaj. I potem jest szczyt. I my sobie robimy tak, o, stąd klikasz, zobacz, wybierasz to narzędzie, Fibonacci Retracement, tak on się nazywa? Czekaj. Fibonacci Retracement, tak. I teraz, czekaj, jeszcze raz. I z dołka, powiedzmy, badamy to do tej górki, takie coś. I tutaj nam powstaje, takie, widzicie, takie poziomy. I teraz co to oznacza? Bo tutaj na przykład jest napisane, zobaczcie, 0618, 07786. To jest po prostu, tak byś tutaj na przykład było 0, a tu, czy tam 1, a tu 100, to tutaj, to ile spadło procentowo? Na przykład jak tutaj spadnie, to jest taki Golden Fibonacci Ratio, to spadnie 61%. Tutaj jak spadnie, to jest 78% tego, wiesz, urosło coś na przykład do 100 dolarów i spadło do iluś? Spadło 78%. I tak o. I według tego narzędzia często tak właśnie jest, że co, albo tutaj, ten Golden Fibonacci, zero, tutaj o, w tym powinno dotąd spaść i pójść do góry, a jak nie, to powinno tutaj spaść i pójść do góry. No tak na razie tutaj załapaliśmy 768. Tak? O, praktycznie, no prawie. No i zobaczymy, czy pójdziemy do góry z tego momentu, czy nie, czy idziemy sobie na 66, albo jeszcze niżej. I widzicie? I ja tutaj tak się uśmiecham przy tym, co mówię, no bo jak możemy przewidzieć, gdzie spadnie? My możemy mówić, no może się odbić stąd, może się odbić stąd, może się odbić stąd. I to jest takie zgadywanie, przewidywanie. A gdzie jeszcze się może odbić? Zobaczcie, jak powiedziemy na taki dłuższą perspektywę, to my tutaj mieliśmy ten taki kanał, tak? Tak, ten bull flag i możemy się odbić od tej górnej części. Wcześniej tutaj to był opór, tylko zobacz. Tylko gdzie to ustawić? Już kiedyś o tym mówiłem. Jak to ustawimy sobie na tych takich weekach, to właśnie teraz zobaczcie. Jak tak ustawimy, to właśnie w tym momencie dzisiaj praktycznie się odbiliśmy od tego. Czekaj, ja damy teraz na dzienny. Praktycznie się od tego odbiliśmy. Czyli tutaj wcześniej to był opór, przez to nie mogliśmy przejść do góry. Przez ten, tutaj, wcześniej tutaj odbijaliśmy się, co nie? Tu, tutaj się odbijaliśmy, nie dało się tego przebić. A w tym momencie tak pokazuje, tak jakbyśmy się od tego teraz odbili i mielibyśmy iść do góry. I powiem wam, że tak może być lub tak może nie być. I to jest najprawdziwszą prawdą. Jeszcze raz powiem wam, że każdy z nas, ja czy ty, my,
wiecie, co jest pewne? Pewne jest, że my nie znamy przyszłości. To jest na 100% pewne. A jak ktoś z nas próbuje przewidzieć i na tym opierać swoje trady, to ja zapraszam jeszcze raz na ten, na tuk.pl. Chłopaki, jak wejdziesz sobie, zobacz, i otworzysz konto na, jak wejdziesz na tuk.pl, otworzysz sobie konto na jakiejś giełdzie, gdzie można na dźwigni, na przykład MEXC, to oni ci tu proponują 8000 dolarów bonusu, tak? Jak tam wykonasz jakieś trady, wpłacisz swoją kasę, wykonasz trady. Jak oni mogą rozdawać po 8000 dolarów, albo Bybit, nawet 30000 dolarów? Oni są pewni tego, że ty w końcu te pieniądze przepierdzielisz. Tak? Ty te pieniądze w końcu przetracisz, jak oni tak rozdają na start taką kasę. Jak oczywiście założysz konto i wpłacisz swoją kasę, zaczniesz tradować, wykonasz tam jakieś trady, to są jakieś zasady. Oni ci po prostu, oni wiedzą, że ty w końcu przegrasz te pieniądze, stracisz te pieniądze. Tak mi się wydaje, że tak jest. Raczej tak jest. Jeśli się mylę, to daj znać. A najlepiej jakbyś dał znać na tuk.pl, jak wejdziesz, albo w opisie tego filmu, dołącz do grupy Przyjazny Inwestor. Klikasz tutaj na tuk.pl, dołącz do grupy, napisz do mnie na Instagramie i tam możemy sobie pogadać. Ale dobra, czekajcie. O, zobaczcie, co, jak tu jeszcze kolega nam pokazuje, że cena Bitcoina w ostatnich dniach jest skorelowana z szansami Trumpa na wygranie. Jak szanse Trumpa rosły na wygranie, to cena rosła, a teraz ostatnie dni szanse w sondażach maleją, to cena spada. Czyli jakby podąża to jedno za drugim. Czyli świat krypto oczekuje, żeby Trump wygrał te wybory. Patrzcie, co powiedział Bill Gates i Taylor Swift. Swifty powiedziała i pan Bill Gates, że jeśli Trump wygra wybory, to oni opuszczają Stany Zjednoczone. A wiecie, co ja powiem na to? Ja powiem tak, o, a chuj mnie to kurwa obchodzi. Że jakaś pani i jakiś pan, zobaczcie, że oni opuszczą ten, oni opuszczą Stany, no. No i co? Czy też cię to chuj obchodzi? Bo mnie na przykład, no ona opuści Stany, no i co? Tak, na pewno opuści Stany, no, oj. Bo jej się krzywda stanie. To jest oczywiście polityka i to jest oczywiście marketing, żeby ludzie powiedzieli, Jezu, takie znane osoby, ten pan i ta pani. To będzie tragedia, jak Trump wygra. No i potem, wiecie, to jest po prostu marketing. Tak, na pewno oni opuszczą Stany. No, opuszczą na 2 tygodnie, na tydzień, na 5 dni, na 5 miesięcy, a potem wrócą. No, proste. Who the fuck is selling Bitcoin now? Kolega oburzony, 67500, no. Bo to publikował kilkanaście właśnie minut temu, jak ja patrzyłem tutaj, jak to tak pięknie zjeżdża. No ale ja teraz chciałbym, żeby jeszcze zjechał, bo jestem poustawiany niżej na zakupy. Takie lekkie. A, dzisiaj panowie dokupiłem Pulszczejna. Pokażę wam, czekajcie, pokażę. Zobaczcie, jak wejdziesz na obojętnie jaki mój film na YouTubie, wchodzisz na dowolny mój film, dajesz łapkę, dajesz suba, dajesz tutaj wesprzyj, rozwijasz opis, cyk. I tutaj masz taki adres EVM. Możesz sobie go sprawdzić, możesz sprawdzić moje zakupy tego. Na Pulszczejnie. Zobacz, tutaj sobie otwierasz, wchodzisz sobie do aplikacji Debank, taka aplikacja, tak, czekaj, wejdziemy Debank, debank.com, wklejasz ten adres, ten, który przed chwilą pokazałem, tak, ten pierwszy EVM. Na ten adres możesz wysyłać jakieś też tokeny, możesz różne tokeny wysyłać i potem do mnie napisać na Instagramie i widzimy się na grupie Przyjazny Inwestor. Dobra, gdzie ten Debank? O, jesteśmy na Debank. Jesteśmy na Debank i tutaj wklejasz ten adres lub swój adres swojego portfela i tam dajesz Enter. Tutaj szukasz i patrz. Tutaj pokazane jest moje portfolio. Cały czas codziennie dokupuję po 10 dolarów 20 tego Pulszczejna. A dlaczego kupuję? To wbijaj na grupę Przyjazny Inwestor, powiem ci, dlaczego ja kupuję Pulszczejna. I koledzy też ci powiedzą. No i tutaj mam Pulszczejnów za 255 dolarów, dzisiaj dokupiłem za 16 chyba. Jak tu wejdziesz w transakcję, możesz sobie zobaczyć, tu będziesz widział, że ja prawie codziennie dokupuję Pulszczejny. Dzisiaj dokupiłem, wczoraj dokupiłem, przedwczoraj dokupiłem, no cały czas to kupuję Pulszczejny. O, tu 2 miliony Pulszczejnów kupiłem. Dzisiaj kupiłem 350 tysięcy Pulszczejnów. Ale oczywiście, chłopaki, ja nie namawiam. To jest jakby z mojej strony taki ruch spekulacyjny. To jest spekulacja, po prostu. Pulszczejn jest teraz dostępny na giełdzie tylko i wyłącznie właśnie MEXC. Jak wejdziesz na tuk.pl, wejdź sobie na giełdę MEXC, tam możesz kupić tego Pulszczejna. I ja obstawiam, a to no dobra, nie powiem, dlaczego kupuję Pulszczejna. Wbijaj na grupę, to powiem ci, dlaczego kupuję Pulszczejna, ale to też nie jest, to nie znaczy, że ty musisz go kupować, prawda? Ja tam liczę po prostu na duże, duże zyski, a to, że o tym teraz mówię, to jakby to nic z tego nie mam i nie chciałbym, żebyś ty wsadzał więcej niż na przykład 100 dolarów w Pulszczejna, bo gdy spadnie, to będziesz miał do mnie pretensje. Ale jak wzrośnie, to będziesz może mi wdzięczny. Dobra panowie, nie przewidzę wam ruchu teraz, prawda?
A jak macie kogoś, kto potrafi przewidywać, to jeszcze raz, w opis tego filmu wejść na grupę Przyjazny Inwestor. Chętnie będę, ja dalej szukam tradera, kogoś, kto będzie dawał sygnały, ja będę te sygnały sprawdzał. Ja będę otwierał longi lub shorty za $100 na każdej parze, którą mi wskażesz. I zrobimy test, taki 100 trade'ów wykonam w 100 dni. I zobaczymy, jak trader twój na przykład, do którego ty bierzesz sygnały, jak sobie radzi. Panowie, mam nadzieję, że jutro będzie bardziej zielono. Jak jest długo czerwono, no to może potem będzie przez długo zielono. Dobra, do tego. Do jutra, panowie. Dzisiaj niedziela. Dzień cwela. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.